największego wskazał Eugena von Bombawerka, a nie swojego nauczyciela Ludwiga von Misesa? Co mogło wpłynąć na taki wybór Rothbarda? Zapewne to, że Bombawerk, między innymi, zapewne to, że Bombawerk w XIX wieku i na początku wieku XX uchodził za jednego z najważniejszych ekonomistów ówcześnie żyjących, czego znakomitym dowodem może być jego dzieło Capital und Capital Zins. Wielkie trzytomowe dzieło, które jest tak duże, w które wniósł tak dużo pracy, że jego pierwszy tom zaledwie został przetłumaczony na język polski i ukazał się w dwóch tomach, w dwóch częściach ten pierwszy tom. Pierwszy tom opisuje historię teorii oprocentowania, najlepszą i najbardziej dogłębną w historii myśli ekonomicznej, wydaje się, która wręcz do dzisiaj stanowi dzieło pionierskie, które przebija wszystko inne, co zostało napisane w tej kwestii. Drugi tom natomiast to jest opis jego pozytywnej teorii oprocentowania, w której przedstawia własną autorską teorię, z którą niestety w zasadzie mało kto się zgadza, więc nie ma takiego idealnego kontynuatora, ale wniosła ona jednak pewną istotną innowację w teorii kapitału, o której za chwilę powiem. No i sam trzeci tom tego Capitalum Capitalis to są po prostu polemiki. Bombawerk polemizował z wszystkimi najważniejszymi ekonomistami, którzy żyli w jego czasie i zajmował stanowisko w najważniejszych kwestiach dotyczących teorii ekonomii. Zresztą też nie tylko teorii ekonomii, ale też polityki gospodarczej. W związku z tym nie bez powodu uważa się go za taki standard, który był w zasadzie trudno osiągalny przez kolejnych ekonomistów austriackich, mianowicie taki, że był w samym centrum najważniejszych dysput ekonomicznych. W pierwszym tomie, jak mówię, przedstawiał kwestie historyczne, natomiast w drugim wniósł do teorii oprocentowania taką istotną innowację, mianowicie pokazał, że procent musimy tłumaczyć nie tak, jak był tłumaczony wcześniej od czasów fizjokratów przez jakieś rozmaite zewnętrzne czynniki wpływające na decyzje ludzkie, tylko musi być tłumaczony tak, jak chciał tego Menger, mianowicie przez pryzmat wartościowania indywidualnego. Bo nawet gdy wchodzi w szczegóły, to trochę zaczyna się tam gubić, można nawet powiedzieć, tak przynajmniej uważają jego praktycznie wszyscy uczniowie, ale co do istoty pokazuje, że stopa procentowa czy oprocentowanie to jest pewna realna zmienna, która wynika z wartościowania posiadaczy kapitału i też konsumentów i która spełnia swoją bardzo istotną funkcję w procesie gospodarczym i nie da się jej po prostu od tak znieść, czy też zadekretować na poziomie zerowym. To znaczy można, ale fundamentalne czynniki realne wynikające z wartościowania ludzi, które decydują o jej istnieniu, tak czy siak jakoś się zamanifestują i w momencie, kiedy będziemy chcieli tą stopę znieść, tak naprawdę ona uderzy z drugiej strony i wypaczy procesy alokacyjne i produkcyjne w sposób taki, jaki jest nieprzewidziany w tych naiwnych teoriach chęci zniesienia procentu czy wprowadzenia procentu zerowego. Czy uważałbyś, że to właśnie jest jego najważniejszy wkład w teorię ekonomii? Paradoksalnie nie. Wydaje mi się, że najistotniejszy jego element, jego teorii dotyczy czegoś, co moglibyśmy nazwać syntezą klasyczną marginalną. Podobnie jak Menger, Bombawerk nie uważał się za totalnego rewolucjonisty i nie uważał, że należy odrzucić wszelką teorię ekonomii, która się pojawiła przed publikacjami z drugiej połowy XIX wieku. Uważał, że należy je w znaczący sposób rozwinąć. I tak w pełni akceptował teorię Mengera o krańcowej użyteczności, malejącej krańcowej użyteczności, czyli podkreślał to uwypuklenie roli finalnego wartościowania konsumentów w procesie kształtowania się cen, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że Menger zatrzymał się na tym swoim pierwszym tomie i nie napisał kolejnych dzieł, w których dokładnie by wyjaśnił, jak prawo użyteczności krańcowej malejącej działa nie tylko na poziomie jednego, drugiego, trzeciego, czwartego rynku, ale również jak działa w sposób makroekonomiczny, jak prawo malejącej użyteczności krańcowej powoduje kształtowanie się cen i kosztów na ich określonym poziomie w całej gospodarce. O co chodzi? Po publikacjach Mengera i po publikacjach marginalistów pojawiła się całkiem zasadna krytyka mówiąca o tym, że bardzo często klienci, konsumenci nie muszą płacić w rzeczywistości cen na rynku za dobra konsumpcyjne takich, jakie by wynikały z ich rzeczywistej indywidualnej jednostki krańcowej. Na przykład za chleb na rynku
jesteśmy w stanie zapłacić dużo więcej niż w rzeczywistości płacimy. Jest spora, mówiąc technicznie, nadwyżka konsumenta. Moglibyśmy dużo więcej zapłacić. Jeżeli cena by się na przykład podniosła chleba, to i tak byśmy kupili jego taką samą ilość i tak ustawiłaby się podobna kolejka konsumentów. No może trochę mniej byśmy go marnowali, ale generalnie bylibyśmy gotowi zaakceptować tą wyższą cenę. To by sugerowało, że koszty potrafią być czynnikiem determinującym cenę tak znacząco, jak determinuje ją również użyteczność krańcowa. I to wybitne osiągnięcie Boba Werka to jest pokazanie, że w istocie, mimo że ta indywidualna krańcowa użyteczność jakiegoś jednego klienta, czy tego ostatniego klienta, który kupuje chleb w piekarni, rzeczywiście może być i tak wyższa, niż to by wynikało z kosztów produkcji, które zostały poniesione, to jednak te same koszty produkcji, jak pokazuje Boba Werk, one nie są rzeczą ultimatywną, nie są finalną rzeczą decydującą o tym, jak kształtują się ceny na rynku, dlatego że te koszty wynikają z możliwości alternatywnych zastosowań poszczególnych czynników produkcji w konkurencyjnych branżach. Innymi słowy, tak, rzeczywiście cena chleba wydaje się być determinowana w bieżącej działalności gospodarczej tym, jakie są jego koszty produkcji, ale te jego koszty produkcji, one wynikają z możliwości wykorzystania czynników produkcji, takich jak praca, takich jak miejsce, w którym jest pieczony chleb, takich jak na przykład mąka, wszelkie surowce do tego niezbędne, energia, i je można wykorzystać w alternatywnych branżach. I w istocie alternatywne wykorzystanie jest tym, co odzwierciedla alternatywne użyteczności krańcowe, zaspokajanie innych potrzeb. Innymi słowy, klienci danej branży, na przykład kiedy płacą za jakieś dobra i usługi, to płacą w istocie za tą utraconą użyteczność krańcową, która mogłaby powstać w alternatywnym wykorzystaniu czynników produkcji. W ten oto sposób Bombauer wykonał finalny, ostateczny krok, razem jeszcze z tą autorską teorią procentu, choć nie do końca poprawną, to wykonał finalny autorski krok w projekcie Mengera, w stworzeniu całkowicie uniwersalnej teorii wartości, która byłaby w stanie tłumaczyć wszystkie ceny na rynku bez wyjątku, we wszystkich branżach. I to jest rzecz, którą trudno zdeprecjonować, która stanowi tylko pewien ułamek jego twórczości, ale wydaje się, że jest on najważniejszy, bo potem od tego jego opracowania pojawi się na przykład cała teoria produkcji, też w ramach monetarnej kalkulacji, którą na przykład możemy znaleźć w traktacie Rothbarda. To w dużej mierze jest to, co tam mamy zaprezentowane, gdzieś 3/4 tego, to jest w zasadzie z inspiracji Boba Werka samego. Między innymi też dlatego w owym cytacie Rothbard chwali Boba Werka też jako jednego z najwybitniejszych ekonomistów. A czy z tej teorii kapitału do dzisiaj coś pozostało ważnego? Chociaż pomimo było 120 lat. Na pewno jeśli zaczniemy czytać opracowania z teorii kapitału w wieku XX, także takie, których autorzy inspirowali się Boba Werkiem, no to zobaczymy, że są one zdecydowanie bogatsze. Ale trudno zakwestionować, że zalążek wziął się od samego Boba Werka z podziałem na dobra wcześniejsze i późniejsze. Dobra produkcyjne wcześniejsze, dobra produkcyjne późniejsze. W nomenklaturze to się czasem określa jako dobra wyższego rzędu, niższego rzędu. Trochę niefortunnie, bo po angielsku jest to termin higher order goods, lower order goods. Trafny, natomiast po polsku trochę się to miesza z tą elastycznością popytu dochodowego, więc może lepiej mówić o dobrach wcześniejszych i późniejszych. Ten rozdział, który się pojawił już u Mengera, następnie został wprowadzony przez Boba Werka do wyjaśniania zjawiska struktury kapitałowej, słynne kręgi. On, tak jak mówię, jest zalążkiem tego, co czyni jego późniejsi uczniowie, ale jednocześnie bardzo trudno go zdeprecjonować, bo on staje się w istocie absolutnie kluczowy dla kilku późniejszych tematów, które zostały rozwinięte przez uczniów Boba Werka, i pozwolę sobie tu w skrócie je wymienić. Po pierwsze, argument na przykład Ludwiga von Misesa o niemożliwości socjalizmu, w zasadzie on się zasadza. Znaczy w istocie on się zasadza na teorii kapitałowej, którą rozpoczął Boba Werk, dlatego że całkowicie kluczowa jest koncepcja struktury produkcji oraz heterogenicznego kapitału w tejże strukturze produkcji, mniej lub bardziej komplementarnego. W zasadzie bez tego elementu, przynajmniej moim zdaniem, bez tego elementu bardzo trudno byłoby zbudować argument kalkulacyjny, tak jak go zbudował Mises. Zresztą sam Mises to w swoich dziełach podkreślał. Następnie teoria cyklu koniunkturalnego, zapoczątkowana przez Misesa, tak naprawdę rozwinięta przez Fryderyka Augusta von Hayeka,
również opiera się na roli struktury produkcji i heterogenicznego kapitału w tej produkcji, który nie może być dowolnie relokowany z jednego stadium produkcyjnego do drugiego stadium produkcyjnego, że z tym się wiążą jakieś koszty, z tym się wiążą jakiś czas. To jest również osiągnięcie, które zasadza się na teorii kapitałowej. Podobnie na przykład opracowanie Rothbarda, o którym wspomniałem, procesu wyceny pieniężnej w dużej mierze się opiera na tym, co przedstawił Bombawerk. Ludwig Lachmann, inny wybitny ekonomista pokazujący problemy pomiarów kapitałowych, czy też nawet patrząc bardziej współcześnie, niedawno wydana monografia Kleina i Fossa o teorii firmy, ona również w dużej mierze opiera się na koncepcji heterogenicznego kapitału Bombawerka. Ponoć jedną z książek czy esejów Bombawerka reklamowana jako zniszczył Marksa jednym prostym trikiem, zobacz jak. Cóż to był za trik? Mówimy o książce, która, czy już długim eseju, który został ujęty w książce Marksizm Krytyka, bardzo polecam. Jeśli ktoś by mnie zapytał, co można by było dzisiaj przeczytać Bombawerka, to polecałbym przede wszystkim właśnie przeczytanie tego eseju, Krytykę Marksa. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na historię Otto Bauera, który rzekomo ponoć miał się zapisać na seminarium marksisty, który miał się zapisać na seminarium Bombawerka, bardzo przekonany co do tego, że będzie w stanie bardzo łatwo odrzucić teorię Bombawerka, tą krytykę Marksa w wykonaniu Bombawerka. Zapisał się na seminarium, uczestniczył, posłuchał, no ale potem jednak żadnej krytyki nie napisał, co zdaje się być może sugerować, że dał się być może przekonać. W największym skrócie Marx był przedstawicielem laborystycznej teorii wartości, obrońcą laborystycznej teorii wartości. Uważał, że ceny na rynku kształtują się w zależności od tego, ile jest godzin pracy zmaterializowanych w produkcie. Jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że ceny na rynku jednak nie do końca poruszają się w zależności od zmaterializowanych godzin pracy w produkcie. W związku z tym powiedział, że no, ten problem rozwiąże w trzecim tomie Kapitału, którego nie rozwiązał. Kapitał został opublikowany, trzeci tom już po jego śmierci, ale triumfalnie Engels stwierdził, że ten problem został tam rozwiązany. Bombawerk natomiast bezwzględnie, skrupulatnie siada do biurka, wyciąga swój austriacki nóż i rozcina po prostu na drobne kawałki, krok po kroku, wszystko, co przedstawia Marks w tym swoim opracowaniu i udowadnia, że wszelkie argumenty Marksa tak naprawdę nie są w stanie rozwiązać immanentnych problemów z laborystyczną teorią wartości. Marksowi nie udaje się w istocie pokazać, że ceny na rynku kształtują się w zależności tylko od czynników pracy, bo jak Bombawerk doskonale wiedział, jako obrońca uniwersalnej teorii wartości Mengera, rozwiniętej przez niego samego, ceny, znaczy wartość produktu, wkład w wartość produktu ma nie tylko czynnik pracy, ale również przedsiębiorcy, również posiadacze kapitału i również posiadacze surowców naturalnych i ziemi, więc nie można twierdzić, że o cenach decyduje tylko i wyłącznie wykorzystanie czynnika pracowego. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli odrzucimy laborystyczną teorię wartości, to okazuje się, jak pokazuje Bombawerk, że w procesie produkcyjnym trwale, produktywnie i harmonijnie uczestniczą wszystkie czynniki produkcji, więc poszczególne klasy, tak zwane klasy społeczne, które są z tymi czynnikami produkcji powiązane, one nie są ze sobą w konflikcie, tylko mają wspólne interesy w tym, żeby produkować efektywnie i zwiększać produkcję dostarczaną konsumentom. I każdy otrzymuje każdy otrzymuje jakieś wynagrodzenie za produktywny wkład w taką produkcję, w związku z tym trudno mówić o pasożytowaniu, tak jak mówił Marx, na produkcie przez klasę posiadaczy. Raczej powinniśmy mówić o tym, że mamy harmonię interesów i interesy zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców są w zasadzie długookresowo ze sobą spójne, nie są ze sobą sprzeczne. Konsekwencje odrzucenia laborystycznej teorii wartości mają oczywiście również znaczenie, bardzo ważne znaczenie polityczne, bo pokazują, że to są, że te projekty rewolucyjne, socjalistyczne tak naprawdę są sprzeczne z tym, jak funkcjonuje rzeczywiście rynek. Bombawerk był też ministrem finansów Imperium Austriacko-Węgierskiego, ale był nie tylko praktykiem polityki gospodarczej, ale też właśnie jednym z pionierów analizy tej polityki gospodarczej. Jak tutaj jego wkład by się prezentował? No taki, jeśli mogę powiedzieć osobiście, że na mnie bardzo dobre wrażenie zrobiło jego opracowanie, które jest przetłumaczone na język angielski, Control or Economic Law, mówiące o tym, że właśnie udział pracy w produkcie nie może być zwiększony bardzo prostymi dekretami,
że właśnie ze względów, o których mówiłem przed chwilą, harmonijności interesów, długookresowo praca może zwiększyć swoje realne wynagrodzenia, nie stawiając się w opozycji do kapitału, tylko stawiając na taki schemat rozwoju gospodarczego, który pozwoli, że ogólnie wzrośnie produkcja i przez to wzrośnie również, nawet nie musi wzrosnąć udział, ale generalnie realnie wzrosną dochody wszystkich klas czynników produkcji zaangażowanych w nią. Dziękuję bardzo za uwagę. To był nasz drugi film z cyklu Ekonomista w 15 minut. Jeśli Wam się to podobało, to oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału, zwiększania wyświetleń, bo dzięki temu będziemy otrzymywać sygnał, żeby tych filmów przygotować więcej.